Cześć, witam was w drugim odcinku z Class of Clans na moim kanale. I dzisiaj chciałbym wam zaprezentować, jak rozwijać waszą bazę, tak aby grało wam się miło, przyjemnie i łatwiej. Więc tak, na wstępie chciałbym wam podziękować za pozytywny odzew pod poprzednim materiałem, gdyż zmotywowało mnie to do wrzucenia czegoś jeszcze dla was. Jest to temat dosyć ciekawy. Większość osób, to znaczy większość, sporo osób jednak tą bazę swoją rozwija w zły sposób i później są takie kwiatki, że na Townhallu 12 macie budynki, powiedzmy, z Townhalla 8, więc jest to niezbyt ciekawe. Tak więc dzisiaj chciałbym wam to opisać, mniej więcej jak to robić. Pierwsze, co polecam zrobić, to stworzyć sobie taką bazę tak zwaną progresową, żebyście widzieli, co po kolei macie ulepszać, co macie już ulepszone, co jeszcze trzeba zrobić, bo te tutaj, jak widzicie, sugerowane upgrade'y nie są zbyt ciekawe, nie jest to dobrze tutaj w dobrej kolejności ustawione niestety, tak więc trzeba to sobie ustawić samemu. Więc pierwsze co, jeżeli wchodzicie na nowy Town Hall, jeszcze dopowiem, żeby wejść na nowy Town Hall, polecam wam jak najbardziej, żeby wszystkie budynki wymaksować, żeby po prostu, żebyście na każdym budynku mieli taką informację, że po prostu musicie zupgrade'ować swój Town Hall, aby ten budynek dać na wyższy poziom. Tak więc zaczynamy. Pierwsze co, najważniejsze po wejściu na nowy Town Hall, jest oczywiście laboratorium. Zawsze musicie najpierw zająć się ofensywą. Defensywę zostawcie na później, gdyż podnosi ona każdy kolejny budynek, każdy kolejny upgrade podnosi waszą tak zwaną wartość wojenną. Czyli w skrócie jest to coś takiego, że dajmy tutaj mapkę, że powiedzmy, albo łatwiej, po prostu jesteście wyżej pozycjonowani jako po prostu lepsza wioska. I jeżeli macie zrobioną dobrą ofensywę, dobrą defensywę, przepraszam, to będziecie trafiali na przeciwników z lepszą wioską. A nie mając ofensywy, tej wioski nie będziecie w stanie pokonać. Tak więc taki pierwszy tip, że tak powiem. Po laboratorium polecam wam, jeżeli jeszcze nie macie, postawić waszych herosów. Zależy na którym jesteście tą holu. Kolejna sprawa, jedna z ważniejszych, jest to Clan Castle, gdyż każdy level dodaje wam albo miejsce na wasze jednostki, albo miejsce na wasze spele, albo później miejsce na maszyny bojowe, więc jest to bardzo ważne. Tak więc polecam jak najszybciej to zupgrade'ować. Kolejna bardzo ważna sprawa, budynki takie jak Spell Factory oraz Dark Spell Factory pozwala wam to pomieścić więcej speli oraz kolejno odblokować oczywiście. Również jednym z pierwszych upgrade'ów powinien być tutaj Dark Elixir Storage oraz wszystkie zwykłe storage na elixir i na złota. Generalnie jest taka zasada, że na początku upgrade'ujecie waszą ofensywę. Baraki polecam wam robić pojedynczo, gdyż każdy upgrade baraka, jeżeli upgrade'uje się, to wasze jednostki się robią o wiele wolniej, więc jeżeli w danym momencie jeszcze nie potrzebujecie odblokować następnej jednostki, to możecie to zostawić troszkę na później. Ale w każdym razie upgrade'ujcie pojedynczo, a nie na przykład 3 czy 4 naraz, bo wtedy zostaniecie na lodzie, nie będziecie mieli czym atakować, czym farmić. Więc zasada jest taka, najpierw ofensywa, później wasze zasoby i później dopiero po kolei budynki obronne. Więc polecam tutaj po tych... A, jeszcze bym zapomniał. Oczywiście bardzo ważna rzecz, po laboratorium od razu praktycznie zrobić wasze tutaj army campy, gdyż każdy army camp dodaje wam miejsce oczywiście na wasze jednostki. Im więcej jednostek, tym lepszy atak, tym lepszą armię możecie stworzyć. To jest chyba logiczne. Tak więc już po army campach, po zamku, po laboratorium oraz po postawieniu herosów przechodzicie do kolektorów wszelkiej maści. Wybaczcie mi telefon, przyciszę go w tym momencie. Więc tak, wracamy.
Po postawieniu Army Campów przechodzicie do wszystkich kolektorów. Upgrade każdego kolektora jest dosyć tani oraz dosyć szybki. Tutaj na 13 level już wiadomo, to troszkę czasu trwa. Ale na początku jest to szybciutkie i tanie. Więc jeżeli zrobicie wszystkie kolektory oraz tutaj na czarny eliksir, powiedzmy kopalnie, tak to nazwijmy, możecie przejść do budynków defensywnych. Na początek polecam wam się zająć wszelkiego rodzaju pułapkami, gdyż one nie dodają zbyt dużo do waszej wartości wojennej. Oczywiście mówię o tym pozycjonowaniu was, bo do obrony oczywiście dodają sporo, zwłaszcza tutaj te miny oraz te trapy również są fajne. W kolejności dalej przechodzicie do airsweeperów, gdyż one również nie dodają zbyt dużo, a są bardzo przydatne. Każdy upgrade'ik dodaje wam dosyć sporo. To są może małe ilości, tak na pierwszy rzut oka, ale jednak czuć tą różnicę. Też bym zapomniał, jeżeli jesteście na tą holu 9, wchodzicie na tą holu 9, nie stawiajcie od razu X-bowów. Tak samo jest na tą holu 10 z Inferno, gdyż one dodają sporo do tej wartości wojennej i wtedy jesteście dużo wyżej pozycjonowani i macie dużo cięższych przeciwników, że tak powiem, w swoim lustrze. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy lustro, to chodzi o to, że jeżeli powiedzmy jesteście numerem 3, to powinniście teoretycznie atakować swoje odbicie, czyli numer 3 u przeciwnika. A to już w różnych klanach różnie się odbywa. Więc przejdźmy dalej. Dalej polecam wam się zająć. Tutaj już jest troszkę większa dowolność, gdyż te budynki dodają mniej więcej podobnie, ale ja to tak ustawiłem, gdyż według mnie to jest spoko ustawienie w takiej kolejności. Więc dalej Tesla, dalej Wizard Tower oraz tutaj Bomb Towera. Później dajcie Air Defense. Tutaj widzicie, zamieniłem sobie, bo najpierw zrobiłem Air Defense, bo Boże, jakie to wypowiedziałem. Air Defense oczywiście, gdyż często mnie atakowali tutaj ludzie jednostkami latającymi. Więc tak to sobie zrobiłem. Jeżeli was częściej atakują naziemnymi, zróbcie prędzej sobie to. Dalej robimy mortary. Dalej robimy tutaj wieżyczki z łucznikami. Robimy kanony. Oraz upgrade'ujemy X-bowy. Ja X-bowy polecam wstawiać, jeżeli macie już królową i króla tak na levelu pomiędzy 15 a 20. Najlepiej ja tutaj teraz robię na 21. Wstawiłem go. Ja trochę wstawiłem za szybko, bo jeszcze wtedy się tak nie znałem. No ale zdarza się. Tak więc polecam je wstawiać dosyć późno do swojej bazy, aby po prostu nie podnosić tych punktów wojennych, że tak powiem. Więc to by było chyba wszystko z kolejności oraz ze sposobu rozbijania bazy. Jeszcze zapomniałem o murach. Oczywiście mury upgrade'ujecie. Polecam wam zawsze zostawić sobie jednego budownika, żeby farmiąc, żebyście mogli sobie po prostu kliknąć ten murek i pozbyć się trochę tego lootu. Gdyż jeżeli dacie upgrade'y, powiedzmy, na 3 dni i przez 3 dni nie macie żadnego budownika, a chcecie sobie pofarmić, to przez jeden dzień spokojnie, nawet przez parę godzin, nawet przez godzinkę tak naprawdę, zapchacie sobie te całe wasze pojemniki na złoto i na eliksir, no i później nie ma jak zdobyć więcej i się wszystko marnuje, że tak powiem. O tą holu wspomniałem. Pamiętajcie, nie róbcie naprawdę, nie przeskakujcie od razu po wybudowaniu powiedzmy nowych budynków bez ulepszania ich. Nie przeskakujcie na kolejnego town halla, gdyż no po prostu jeżeli jesteście w jakimś klanie i później chcecie wziąć udział w wojnie, to no jest to problem, gdyż zaniżacie tutaj klan, zaniżacie poziom klanu i szanse na wygraną, gdyż ciężko wam wtedy będzie nawet mając powiedzmy town hall 11 z budynkami na poziomie Town Halla 8 czy 9, to spokojnie Town Hall 9 wymaksowany was może zmieść wtedy, więc na to radzę uważać. A propos króla i królowej,
upgrade'ujecie jak najszybciej. Jeżeli macie wolny tutaj czarny eliksir wyfarmiony, to polecam, żeby jak najszybciej to robić. Na tą holu 9 trochę czasu to zajmuje, gdyż macie królową aż o 30 poziomów. 30 poziomów do upgrade'owania króla macie 20, gdyż możecie mieć na tą holu 9 po 30 levelu i tego, więc radzę to robić jak najszybciej. Więc tak, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem? Wydaje mi się, że to już wszystko. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie chcecie materiały jeszcze z tej tutaj gierki. Planuję wam przekazać. Może jąkam się trochę, wybaczcie mi to. Planuję wam pokazać budowę tej wioski mojej, tej mojej bazy, krok po kroku, żebyście mogli sobie wybudować taką samą, gdyż według mnie jest to jedna z lepszych na tym holu. Dziękuję bardzo za donate, oczywiście klonowiczym moim. Przedstawić wam klon również mogę, jeżeli będziecie chcieli. Planuję zrobić taką serię od Townhalla 9, od tej sytuacji, którą mam teraz tutaj, aż do Townhalla 12. Jeżeli będziecie mieli ochotę to oglądać, to ja jak najbardziej mogę to robić, gdyż w gierkę się wciągnąłem dosyć mocno. Więc tak, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał był przydatny. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji oraz komentarzu, gdyż to mnie bardzo motywuje. Więc tak, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. No i co, do następnych materiałów. Cześć!